W ostatnim czasie możemy zaobserwować wzrost zainteresowania hakerów kryptojackingiem. O kryptojackingu mówimy wówczas, kiedy jedna osoba dokonuje nieautoryzowanego wykorzystania zasobów komputera innej osoby do kopania kryptowalut. W 2017 roku zauważyliśmy 600% wzrost ataków na urządzenia IoT. A jako, że one mają naturę sieciową, są wykorzystywane właśnie do kryptojackingu. Wystarczy tutaj kilka linijek, kilka wierszy, kod napisać, żeby już zacząć przejmować zasoby komputera osoby trzeciej. Po przejęciu tego komputera trudno nam się zorientować jest, że faktycznie coś takiego miało miejsce. Z czasem możemy zauważyć jako skutki to, że komputer zwalnia nam pracę, że przegrzewa się bateria. Może to doprowadzić w określonych przypadkach do zatrzymania komputera. W przypadku przedsiębiorstw może dojść do zatrzymania sieci. Zainteresowanie hakerów kryptojackingiem wzrasta ze względu po prostu na rentowność. Jest to dla nich bardziej opłacalne. Mówimy tutaj o dość mocnym wzroście, także te zagrożenia będą rosły.